Mirosława Rutkowska, położna z Brodnickiego Szpitala, została najlepszą położną w województwie kujawsko-pomorskim, a czwartą w kraju w konkursie Położna na medal, do którego zostało zgłoszonych ponad 500 położnych. Pacjentki zgłaszały swoich faworytów do konkursu Położna na medal. Jakieś tam pewnie moje pacjentki mi zgłosiły i później należało oddawać głosy przez stronę internetową, tak? Potwierdzać głosy. I mogły to robić i pacjentki, i ich rodziny. Pierwsza, która zgłaszała, opisała tak, na czym polega moja praca i co się w tej pracy mojej podobało. Bo całe moje życie kręci się wokół mojej pracy i dlatego jest mi niezmiernie miło, że ktoś mnie zauważył. I jeszcze tyle głosów i tyle miłych komentarzy na mój temat znalazłam wszędzie. Także bardzo serdecznie wszystkim dziękuję i obiecuję, że nie zawiodę. W związku z tym... Sukcesu pani Mirosławie Rutkowskiej pogratulowała dyrekcja szpitala, również przyznając nagrodę. I tu postanowiliśmy z zarządem, że uda nam się wydesygnować nagrodę specjalną dla pani w kwocie 1000 zł. Także też gratulujemy z tego tytułu. Dziękuję bardzo. Tak, żeby nie być gołosłownym, to też proszę bardzo, jakby promesa przyznania nagrody.